Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. A razem z nami Klemens Murańka, tuż, tuż przed letnim Grand Prix 2022. Zawodnik grupy bazowej. Klimek, opowiedz, jak wygląda twój tydzień, bo dla nas to jest tak naprawdę coś nowego. Oczywiście w Austrii takie coś funkcjonuje. Trener Tomasz trochę był zdziwiony, że my czegoś takiego nie mamy. Takie grupy lokalne powstały. Dlaczego tam jesteś i jak właśnie wygląda twój cykl szkoleniowy? No, szczerze powiedziawszy, no mi też to jest na rękę, nie przeszkadza mi to. Coś nowego. Zmiana trenera, nowa motywacja, chęć pokazania się też z lepszej strony i pokazania się też to, co potrafię. Fajnie udało się też ostatnio przeprowadzić to jakby wspólne zgrupowanie w Ramzał, gdzie wszystkie kadry pojechały, bo mieliśmy w planie mieć jedno w sezonie to jakby wspólne zgrupowanie, które fajnie dobiegło końca z pozytywnym zakończeniem, oczywiście dobrymi skokami. Teraz następne zgrupowanie tutaj w Wiśle, zaraz przed letnim Grand Prix, gdzie możemy po prostu też sprawdzić, na jakim jesteśmy poziomie. No wszystkie kadry, tak? Rozmawiałeś z trenerem Trunbichlerem, z trenerem Maciusiakiem, jak to może wyglądać od tej wiosny, że nie będziesz w kadrze A, nie będziesz w kadrze B, że to właśnie będzie taki cykl bazowy, taki bardziej lokalny, treningowy? Nie miałem okazji po prostu rozmawiać. Zaakceptowałem to. No, zaakceptowałem po prostu to, jak zostały kadry podzielone i nie ma czasu na analizowanie głębsze, lecz skupiłem się na treningach od razu i nie kopię tematu. Oczywiście. Kto jest twoim szefem, tak to nazwijmy, na co dzień? Czyich uwag słuchasz przede wszystkim? No, moim szefem jest Wojtek Topór. Miałem już okazję z Wojtkiem współpracować. Jest mi to na rękę. Ufam mu i wiem, że wspólnie jesteśmy osiągnąć dobre rezultaty i dobre skoki. Próbowałem zrozumieć, dlaczego ta zima tak się potoczyła. Nie potrafiłem w twoim przypadku. Może ty mi wytłumaczysz osobiście, co tam nie zagrało, bo kurczę, pod koniec października widzieliśmy się na średniej krokwi. Srebro indywidualnie, mistrzostw kraju, rekord średniej krokwi, wtedy jeszcze na Igielicie. Duży entuzjazm, duże nadzieje. Czy to wszystko zgasło wraz z tym pechowym, pozytywnym wynikiem, daleko, daleko od Polski? No ciężko mi powiedzieć. Na pewno tak jak mówisz, te zakończenie sezonu letniego było super. Liczyłem na to, że to się przeniesie na starty w zimie, lecz coś poszło nie tak. No też od razu pierwszy ten wyniki tego koronawirusa. Nie chcę też rzucać winy na to, bo Kobayashi też miał i pokazał, że można od razu szybko przejść do czynów i no nie wiem, gdzie to źródło dokładnie było. Wiem, że na pewno też ta pozycja najazdowa się zmieniła i później czucie też przede wszystkim. No, trudno. Było, minęło. Czasu nie cofnę. Wnioski na pewno zostały wyciągnięte też z głównym trenerem, co było nie tak. No myślę, że tutaj myślę, że za tym niepowodzeniem też poszła cała ekipa. No. Klimek, a najbardziej bolesnym ciosem było to, że ten pociąg na igrzyska znowu odjechał, znowu nie zaczekał?
No myślę, że tak, że to też było moim tak jakby celem i to no główny cel był taki, żeby jechać na igrzyska. Choć też nie chciałem jechać w takim sensie jechać, żeby być, no, żeby być w szczytowej formie i pokazać się naprawdę z dobrej strony, a tu jednak no jechać i żeby się męczyć, to też nie było sensu. Potem, kiedy igrzyska trwały, ty trafiłeś do Pucharu Kontynentalnego, tam to był przedział miejsc 20-30 przeważnie, tak to wyglądało. Trochę brakowało już motywacji, żeby jeszcze na te ostatnie tygodnie się zmobilizować? Już głowa gdzieś tam była w kierunku wiosny poprowadzona? No dokładnie, takie trochę jeszcze ten kontynentalny był takim dobiciem na wszystko, choć no wiadomo, no gdzie miałem skakać, jak już nie było miejsca, gdzie i na Puchary Świata się nie kwalifikowałem, a no jedyną opcją był ten Puchar Kontynentalny. No ale to jest trochę takie no dołujące, no i no liczyłem tylko na zakończenie tego sezonu, żeby ta głowa odpoczęła i zapomnieć o tym, ale wyciągnąć wnioski i powrócić do nowego sezonu z dobrymi myślami i z takim pozytywną energią. Wprost zapytam, szczerze, nie było takiego momentu, że myślałeś, czy ja to chcę dalej robić, czy mi jest to potrzebne. Tutaj było pełne przekonanie, że od wiosny nowa, czysta karta i zaczynamy kolejny cykl olimpijski czteroletni. Znaczy, czy czteroletni, to nie wiem, ale zobaczymy, jak się sytuacja będzie klarować. Na pewno jeszcze chciałbym poskakać, ale czy to będzie cykl olimpijski, to zobaczymy. To jest taki sezon na zasadzie wóz albo przewóz, czy nie chcesz takiej deklaracji składać? Nie chcę takiej deklaracji. Na pewno jest gdzieś tam te światełko się świeci, ale znaczy światełko te igrzyska olimpijskie. Ale no jest to jednak długi okres, bo jest to jakby nie patrząc 4 lata, więc na razie skupiam się na pewno na tych dwóch najbliższych sezonach. A ten nowy rozdział, ta nowa karta, ta wiosna, to lato, które teraz trwa, jakie odpowiedzi ona daje? Jakie problemy, jakim problemom musisz stawiać czoło? No moim problemem są takie troszeczkę zdrowotne sprawy, ponieważ no borykam się już z problemami i no bolą mnie strasznie plecy i to jest taką moją największą udręką w sumie od 4 lat, a 2 ostatnie się bardzo nasiliły i jeśli miałbym skończyć kiedyś ze skokami, to myślę, że na pewno to będzie moim powodem. A co dokładnie się dzieje? Co jest tego powodem? No jest to dysplazja bioder, które po prostu przerzucają się też na odcinek lędźwiowy. I no nie ukrywam, że troszeczkę mi to przeszkadza. Ale że mam góralski charakter i jestem uwzięty jak osioł, mimo to, że mnie boli, no to pcham to do końca. Wiem, że no coś tam staramy się to z fizjoterapeutami ogarniać, no ale no jest to takie bardziej podtrzymywanie. No. Ja jestem prostym człowiekiem, ja tych trudnych haseł medycznych nie rozumiem, natomiast pamiętam, że w marcu Robert Johansson musiał wycofać się z Mistrzostw Świata w lotach u siebie w Vikersund, będąc w czołówce po pierwszym dniu właśnie z powodu bólu pleców. To jest taka sytuacja, która ci też przeszkadza w życiu codziennym, czy to tylko jest taką jakąś udręką w sporcie? No ogólnie w życiu codziennym mi to przeszkadza. No najgorzej jest stojąc. W jednym miejscu. No dobrze, że nie stoję w jednym miejscu i no się ruszam, bo nie wiem, jakbym miał być, nie wiem, stać, mieć pracę, nie wiem, stojącą, nie wiem, nie wiem, jakie są stojące prace, czy jakby to
ująć, ale no dobrze, że się ruszam, bo jak jestem w ruchu, to nie jest tak źle. No najgorzej jest po prostu, jak jestem w pozycji stojącej i bez ruchu. To się da jakimiś zabiegami, jakieś operacje być może, czy raczej trzeba to zaakceptować i przejść do porządku dziennego z tym wszystkim, pracując z dnia na dzień? No nie wiem, no trzeba wziąć fleksa, albo jakieś dłutko i młotek i może popuści, no. Lepiej nie, to może być dosyć drastyczne rozwiązanie. Jesteś w Wiśle. Nie wiem dokładnie, kiedy nasi widzowie tę rozmowę ujrzą, ale to też jest takie chyba ważne zgrupowanie, bo tak jak powiedziałeś, wszyscy razem tam jesteście, taki pierwszy sprawdzian w tym nowym sezonie. No dokładnie tak, no. Będziemy się próbować. No i fajnie, no po to też trenujemy, żeby po prostu pokazywać to, na jakim jesteśmy poziomie. To ja trzymam kciuki za to, żeby ten poziom był jak najwyższy i żeby to miejsce na letnie Grand Prix bez problemu udało się tobie wywalczyć. Wszystkiego dobrego, Klemensie. Dziękuję ci, Dominiku. Trzymaj się. Pozdrawiam.